Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten sobotni poranek 13 listopada witam was, drogie siostry, drodzy bracia, czyniąc to słowami zaczerpniętymi z Biblii, a konkretnie z Księgi proroka Izajasza z 45 rozdziału 15 wersetem i z listu świętego Pawła do Efezjan, gdzie w trzecim rozdziale będziemy wsłuchiwać się w wersety 20 i 21. Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Zaś książeczka z Biblii na co dzień podaje również słowa, które korespondują z dzisiejszymi tekstami, a są to słowa zaczerpnięte z jednej z pieśni autorstwa księdza Paula Gerharda. Niech On nad Tobą włada, bo On wszechmądry Pan i dziwna Jego rada, gdy swój wykona plan, to będziesz się dziwował i wiebił łaski cud i za to Mu dziękował, że wpierw przez krzyż Cię wiódł. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, dzisiaj pragnę, abyśmy się chwilkę zastanowili nad słowami właśnie z apostoła Pawła, z jego listu do Efezjan. Słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy, są zakończeniem dłuższej perykopy, które w naszych Bibliach nosi tytuł Modlitwa o moc wiary i głębię miłości. Myślę, żeby lepiej zrozumieć kontekst tych słów dzisiejszych, słuchajmy się w całość. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi pochodzi, bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Te słowa pokazują nam, czy apostoł Paweł pragnie nam ukazać w tych słowach tą potęgę Bożej miłości, która w Chrystusie Jezusie potrafi całkowicie przemienić nasze życie, która pragnie, byśmy doświadczyli tej pełni obcowania z naszym Bogiem, ale także potrafili w naszym życiu w pełni Mu zaufać. Bo nieraz może nam się zdarzać, że to, co nas gdzieś dotyka, czego doświadczamy przy różne okoliczności i problemy, te rzeczy potrafią znacznie tą naszą perspektywę patrzenia w przyszłość ograniczyć. Pozbawić nas z wiary albo sprawić, że gdzieś przestaniemy wierzyć w to, że Bóg jest w stanie wyrwać nas z danej sytuacji. A tymczasem dzisiaj apostoł Paweł bardzo jasno i klarownie wyjaśnia to Efezjanom, a także przez to i nam, że Bóg potrafi zadziałać daleko więcej, że Jego moc nie ogranicza się tylko do tu i teraz, ale sięga daleko dalej. Ponad to, co my jesteśmy w stanie poprosić, ponad to, co jesteśmy nawet w stanie pomyśleć. I kiedy byśmy zapytali się, jak wielki jest Twój Bóg, to apostoł Paweł dzisiaj wyjaśnia nam doskonale, jak wielki jest. W swoim działaniu poprzez miłość, w swoim działaniu poprzez nas, których powołuje do tego, by nieść to orędzie o Chrystusie dalej w świat. Dlatego chcielibyśmy przyczyniać się naszą pracą, naszą służbą do tego, by Jego chwała była pomnażana tutaj na ziemi, by te wszystkie pokolenia, o których pisze apostoł Paweł, rzeczywiście mogły poznać i doświadczyć tego wielkiego Boga, Jego mocy, Jego miłości, którą okazał nam w Chrystusie Jezusie. Zostańmy
i z Bogiem. Amen.